Coraz mniej kibiców ogląda w akcji koszykarzy Ełckiego Jadźwinga. Zapewne to skutek ostatnich zawirowań w klubie, nierozegranych spotkań, walkowerów i pogłosek o rozwiązaniu trzecioligowej drużyny. Na chwilę obecną zespół istnieje i zamierza do końca sezonu rozegrać zaplanowane pojedynki. Nie będzie to jednak walka o czołowe lokaty w trzeciej lidze. Mogło być lepiej. Dwa mecze przegraliśmy w sumie w samych końcówkach, gdzie mieliśmy prowadzenie, mogliśmy to po prostu dociągnąć do końca. No, głupie też te walkowery, no, za które nie mamy punktów, no i przez to praktycznie straciliśmy szansę walki o baraże. W sobotę 16 lutego Jadźwing Ełk zmierzył się w hali pierwszego LO z UKS Czwórką Białystok. Już na samym początku Ełczanie grający w białych strojach uzyskali kilkupunktową przewagę, którą w miarę upływu czasu systematycznie powiększali. Ostatecznie nie udało się uzyskać trzycyfrowego dorobku punktowego, ale i tak wynik na tablicy wyglądał okazale. Jadźwing wygrał 92-55. Jestem zadowolony, bo to już nasz w sumie szósty mecz pod rząd wygrany. Dzisiaj mecz taki, a nie inny, można powiedzieć, bez historii, bo zawodnicy drużyny przeciwnej wysokich progów co nam nie postawili, u nas mogła pograć młodzież, więc jestem zadowolony, że kolejne zwycięstwo. Pod obiema tablicami królowali Ełczanie. Imponowali skutecznymi zbiórkami i pewnymi rzutami. Wygrana ani przez moment nie była zagrożona, stąd na ostatnią kwartę nie wyszedł już najskuteczniejszy w ełckiej drużynie koszykarz. Arkadiusz Gąsiorek w ten sposób nie podreperował już swojego dorobku punktowego, choć i tak jego dotychczasowy bilans w trzeciej lidze jest imponujący. Ełczanin jest najskuteczniejszym zawodnikiem w tych rozgrywkach. W ostatniej części meczu Gąsiorka zastąpili młodsi gracze i trzeba przyznać, że zaprezentowali się z dobrej strony, choć trener wypowiadał się w surowych słowach. Ja myślę, że ci młodzi zawodnicy jeszcze mają przed sobą bardzo, bardzo wiele nauki. Dzisiaj mogliśmy pozwolić sobie na to, żeby pograli jedną kwartę, niektórzy trochę więcej, ale na pewno wróży to im dobrze na przyszłość, ale muszą jeszcze dużo, dużo pracować. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość trzecioligowca z Ełku. Jeśli nie uda się pozyskać odpowiednich środków, to drużyna nie zgłosi się do kolejnego sezonu. Trener Michał Skrzypek zamierza się poświęcić pracy z najmłodszymi adeptami koszykówki. Ja się biorę za dzieci, bo w dzieciach nadzieja jest i wiadomo, że tak jak już powiedziałem, że ci, którzy tutaj są, ciężko jest ich zmienić, ich nawyki, dlatego trzeba koszykówki uczyć dzieci od najmniejszych, dlatego ja chcę się poświęcić dzieciom i tylko z dziećmi będę prowadził zajęcia, chociaż powiem, że jest to o wiele cięższa praca niż z seniorami. Kibice koszykówki w Ełku seniorów Jadźwinga mogą obejrzeć w akcji jeszcze w dwóch terminach. W sobotę o 17:00 gospodarze podejmą ZSR Białystok. Jeszcze serdecznie zapraszam na jeden mecz 8 marca z Żubrami Gimbasket Białystok. To będzie nasz ostatni mecz tutaj u siebie. Mile widziane będą zwłaszcza kobiety, które 8 marca obchodzą tradycyjnie swój dzień.